Co kraj, to obyczaj, również w święta Bożego Narodzenia. Niektóre z tradycji świątecznych kultywowanych na całym świecie są, trzeba przyznać, naprawdę zadziwiające. Niektóre straszne, kolejne śmieszne, jeszcze inne dość obrzydliwe, a przede wszystkim zupełnie inne od tych zwyczajów, które znamy. Czy wiecie o tym, że jest antyświęty Mikołaj, który towarzyszy temu prawdziwemu podczas świątecznych podróży? Nazywa się Krampus, a sądząc po jego zdjęciach, jest złym goblinem, którego żadne dziecko nie chciałoby spotkać. Jest ubrany w zwierzęce skóry, na twarzy nosi przerażającą maskę z rogami. Przypominał diabła albo złego goblina. Krampus, w przeciwieństwie do Mikołaja, przychodzi po to, aby ukarać niegrzeczne dzieci. Według legendy porywa je i wynosi w wielkich koszach. Spotyka się go w krajach niemieckojęzycznych. Przychodzi on do domów, gdzie mieszkają dzieci, prosi je o zaśpiewanie piosenki lub o odpowiedzenie na kilka pytań. Ma to na celu sprawdzenie, czy młodzi potrafią się dobrze zachowywać. Jeżeli tak, daje im cukierki, jeżeli nie, bije biczem. We Włoszech dzieci prezenty otrzymują 6 stycznia, a przynosi je La Belfana. Trzej królowie mówili jej o narodzeniu Jezusa, ale wiedźma nie zdążyła na spotkanie z nim, ponieważ się zgubiła. Od tego momentu zawsze lata na miotle. Jej imię pochodzi prawdopodobnie od słowa Epifania, oznaczającego akt objawienia. Wiedźma jest staruszką z długaśnym, krzywym nohalem. Nosi stare, brudne i zniszczone ubrania, głowę przywiązaną machustą lub szalem. Do domów wchodzi przez komin, a w skarpetach zostawia prezenty. Aby jej się przypodobać, należy na stole zostawić mandarynkę, pomarańczę lub kieliszek wina. Dzieciaki straszy się, że jeżeli nie będą grzeczne, to Belfana zamiast miłej niespodzianki zostawi im cebulę, czosnek, węgiel lub popiół. Wszyscy więc drżą, bo każdy, rzecz jasna, chce dostać jak najlepszy prezent. Cała banda złośliwych chłopów z Islandii. Na początku banda składała się z 2 troli, z czego ten płci żeńskiej był szczególnie agresywny, oraz krwiożerczego kota, który zjadał tylko dzieci, które na święta nie miały nowych ubrań. Oczywiście ulubionym daniem było mięso niegrzecznych dzieci. Z czasem mit ewoluował do mniej drastycznej formy, do bandy 13 troli, dzieci 2 poprzednich. Każdy z nich specjalizuje się w czymś innym. Zazwyczaj jest to straszenie dzieci trzody chlewnej lub dręczenie domowników, na przykład poprzez kradzież mięsa i kosztowności. Grzecznym dzieciom wrzucają do butów słodycze, a niegrzecznym gnijące ziemniaki. Wiedźma, która pojawia się w krajach alpejskich i można ją spotkać w ciągu 12 dni od Bożego Narodzenia. Odwiedza ona domy zależnie od tego, czy mieszkające tam dziecko było grzeczne, czy nie. Wręcza mu srebrną monetę lub rozrywa brzuch, wyjmuje wnętrzności i wyrzuca je, a potem zastępuje śmieciami. Najważniejszy demon islandzki i zarazem matka wszystkich innych demonów tych ziem. Najbardziej chyba przerażającym jest fakt, że Gryla wyczuwa dzieci, które w ciągu roku zachowywały się źle i szuka ich, a kiedy już odnajdzie, porywa i zabiera do swojej pieczary w celu ugotowania i pożarcia. Jej apetyt jest niemożliwy do nasycenia, więc ktokolwiek wpadnie w jej ręce, nie ma już szans na powrót do domu.